Podoba nam się bardzo. Szczególnie dzisiaj dlatego, że nie pada. Albo jeszcze nie pada. No mamy tutaj faktycznie takie szczęście do tego, że co roku jak jesteśmy, to te opady się pojawiają. Natomiast przygotowaliśmy faktycznie dużo atrakcji dla mieszkańców Galewic, bo tutaj też trzeba docenić rolę właśnie pana wójta gminy Galewice, Piotra Kołodzieja, pani dyrektor GOK-u Edyty Ścigały, że dbają o mieszkańców, że próbują właśnie zapewnić dla nich nowe atrakcje. Został specjalnie skonstruowany tor dla całych rodzin tutaj z tych okolic. Tor z przeszkodami zwykłymi, tor z przeszkodą dmuchaną, taką 27-metrową, jedna z największych tutaj na pewno w okolicy. Wszystko to jest finansowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego pod patronatem pana marszałka Grzegorza Schreibera. Co teraz? Czeska. Dawaj, Kuba! Dobra, może być tak. Jak? O, jak chcesz. Tak powiem to i widzę rodzice też sobie. Świetnie razem. Druga przeszkoda, tak? Jej ulubiona przeszkoda. No stąd. I ona jest też w lesie, tylko znacznie większa, znacznie większa. Tutaj taka malutka, malutka mikroskopijna. A w lesie to jest naprawdę spora, spora przeszkoda. Także zapraszam dzieciaki, które jeszcze nie wystartowały oraz te, które już się bawią na torze do kolejnego startu. O godzinie 11 startujemy bieg główny. Tutaj będzie zabawa się działa. Bieg główny będzie też latał. Także do godziny 15 na tym torze możemy się bawić. Startujemy czy nie? Dobra, i teraz dalej idziemy. Co my tu mamy? Opony libry, ścianka mała, czołganie, spinanie. No puść się, puść się. Później ciągnięcie opony, później też kudła, jest też balonówki. No tutaj tak są dostosowane te przeszkody, żeby mogły spokojnie pokonać dzieci, żeby mogły pokonać rodzice. Druga ramka. Dostosowane jest właśnie do zabawy. Jeśli ten już są chętni do kolejnego startu, to zapraszamy również do następnych startów. Korzystamy z tych możliwości, które Urząd Marszałkowski również, we współpracy oczywiście z gminą Galewice. No, oprócz tych atrakcji dla dzieci i dla całych rodzin mamy tor profesjonalny, na którym startują zawodnicy z całej Polski. Co warto jest podkreślenia, do gminy Galewice przyjechali dzisiaj zawodnicy z Wrocławia, jest Watacha Wrocław, jest Obstacle Warszawa. Jest Power Training Warszawa, są zawodnicy z Małopolski, przyjechali zawodnicy z Krakowa, jest spartańska dzicz i są zawodnicy z Łodzi, są zawodnicy z Sieradza, jest naprawdę praktycznie można by powiedzieć, że do Galewic dzisiaj tutaj zjechała cała Polska, mimo tego, że też te prognozy nie były takie zachęcające. Za to, że chętnie nas tutaj gości, strażacy. I ta współpraca naprawdę nam układa się bardzo dobrze. Kolejny raz robimy naprawdę fajny event, bieg typu OCR, u nas sprawdza się, myślę, że Galewice już z tego słyną. Mamy trzy kategorie. Jeden for fun dla dzieciaków, drugi for fun 7-kilometrowy i trzeci z pomiarem czasu. Myślę, że naprawdę jeszcze warto do nas zajrzeć. Jeszcze nie pada nam na głowę, chociaż za chwilę ma padać. Także myślę, że ta impreza naprawdę jest warta zobaczenia, uczestnictwa. Mamy uczestników z całej Polski, nie tylko tutaj od nas. Ciekawe przeszkody. Z jednej strony, tak jak mówiłam, for fun, z drugiej strony naprawdę to niezłe wyzwanie i trzeba naprawdę się do tego nieźle przygotować. Dorota to Wataka, cześć Dorotka, bijaj Marcinczak, Amelia, Marcin Stołyk, Amadeusz. Justyna Polska, Wikings, Dawid Ścigała. No ja mam na imię Gosia. Ja jestem Dominika. Jesteśmy z okolic Łodzi, biegamy od paru lat, w sumie zaczynamy elitę. I głównie zaczęło się to od fanu, typowo dla fanu, a teraz to już jest, wchodzi jakaś tam minimalna rywalizacja. Tak, dokładnie tak samo. Ja w tym roku zaczęłam biegać elity, także zaczęła tutaj właśnie wchodzić do za rywalizacji, a dzisiaj typowo bieg dla fanu. Pożegnana! Zaczynamy z drugą falą i już teraz lecimy po kolei. Ewa Cieślik, Ślusarek, Zielę. Trzecia grupa. Bartosz Budzi, same konie, to jest cała ekipa właśnie tych koni, ale to nie są tylko konie, z tego co widzę. Dawaj, dawaj. Tutaj bardzo proszę, na biało powtarzamy ten, okej.
Przede wszystkim chcemy dobiec do końca, jak najlepiej ukończyć ten bieg. W całości, bez kontuzji, żeby móc dalej trenować. Nasze dzieciaki już wystartowały w dzikiej rodzince, 13 dzieci. Także bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni, liczymy, że pogoda się za bardzo nie popsuje. Marina, kurzy, strasznie. Ale chyba. Mamy właśnie tutaj udziałowców z całej Polski. Mamy Warszawę, Sieradz, Łódź, Wrocław. Bardzo się z tego cieszę. Już organizujemy ten bieg po raz trzeci. Ale także tutaj bardzo się cieszę z tego też, że na przykład jest Husaria z Wieruszowa, że wielu właśnie też zawodników z naszych regionów. Bardzo się cieszę, że możemy właśnie też aktywnie uczestniczyć w tym wszystkim. Jest oczywiście dofinansowanie z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, ale mnie najbardziej cieszy właśnie udział dzieciaków przede wszystkim, że miło spędzają czas aktywnie w biegu, nie przed komputerem, nie przed telefonem, ale właśnie na łonie natury, na pięknym łonie natury i właśnie jeszcze do tego uprawiają sport, czyli same superlatywy w tym kierunku. Wydarzenia są spoko, jeśli aktywizacja ludzi i tak dalej. Jestem tutaj, akurat tu jestem pierwszy raz. Mam nadzieję, że będzie dobra zabawa na trasie i po biegu. I tak naprawdę pogoda tylko nie dopisała dzisiaj. Bokiem! Cześć, dole! O, zobacz! Zobacz, oj, otrzymałem bok. Jedną ręką, się nie złap się dwoma. I już. Dobrze, już. Do pomarańczowej, dotykamy i możemy już lecieć. Dawaj. Czekajcie za długo, bo będzie mokra luda. Super! Męczymy rok. Nie dobiegnę, kurczę, leciałam po tej drabinie. Świetną rolę tutaj w ogóle, co mnie się bardzo podoba jako organizatorowi, ja robię imprezy w całej Polsce, jest postawa Straży Pożarnej. Wasze OSP tutaj z tego regionu, które OSP Galewice i też tu jest, są Kurze i Pędziwiaty, to są akurat sołectwa, ale tych strażaków jest mnóstwo, oni są na trasie, oni są tutaj, nam pomagają, rozstawili nam namioty, na trasie w ogóle będą pomagać zawodnikom, zabezpieczać trasę, agregat przywieźli, bo jest taki pobór mocy, że trzeba tego agregat dodatkowy, no świetnie, no i są ludzie, tak, jest mnóstwo dzieciaków. No wiadomo, gdyby była lepsza pogoda, pewnie niekiedy ta nasza dzika rodzinka to są nawet i 1000 zawodników. Przewija się tutaj, tych startów będzie około 300 na tej dzikiej rodzince, bo dzieciaki za pierwszym razem pokonują ten dystans, otrzymując medal, a później już startują sobie dowolną ilość razy, mogą korzystać z tego do godziny 15. Praktycznie mogą biegać dowoli i się bawić. Thank you.
pięknie mi się wstrzelił. Wiesz co, pięknie młodzi gra, Wiktoria na imię. Tylko nie wiem nazwiska. To chyba kreska powinna dostać, nie? Bo nie przeszła. Nie, bo ja mam... A, to ktoś... Czarny nie będę jedzie. Ojciec chyba... Nie. Dostaniesz, właśnie, dostaniesz jebę za klucza. Dawid, wody więcej!